Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami pierwszy materiał z gry Swords and Souls A Soul Adventure. Moi drodzy, tak, dokładnie kolejna gierka flashowa na tym kanale. Jak widzicie, dosyć nietypowo, ponieważ nagrywamy ją w jej klasycznym oknie, ale z dodatkiem tego, że macie moją kamerkę. Jest to ogólnie pierwszy film testowy z tą kamerą, nie wiem jak to jeszcze wyjdzie. Będę się, powiedzmy, ćwiczył patrzenie w obiektyw, bo nie patrzę się na monitor, tylko patrzę się w ten mały plastikowy obiektyw mojej kamerki, żebym patrzył centralnie w wasze oczy, bo nie mogę sobie spojrzeć na OBS-a. Moi drodzy, tak, pierwszy film testowy z kamerą i tak naprawdę nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, zobaczymy jak to wyjdzie, kiedy film będzie wrzucony, na razie nie wiem jak to jakoś będzie finalnie, ale myślę, że na razie jest całkiem ok. Moi drodzy, witam was w grze Swords and Souls A Soul Adventure, jest to kolejna gierka fleszowa, którą dla was wrzucam. Będzie to, można powiedzieć, fleszówka z serii tych dłuższych, coś a la Jack Smith, więc jeżeli miałbym teraz inne gry skończyć, no to Swords and Souls no porwa troszeczkę. Myślę, że nie porwa tydzień, porwa troszeczkę dłużej. Moi drodzy, jest to gra, którą no raczej powinniście znać, bo jeżeli przyszliście tu na mój kanał z powodu tego, że wam zrobiłem nostalgię, no to raczej powinniście kojarzyć ten tytuł, ponieważ no, jest to dosyć, można powiedzieć, rozpoznawalny tytuł. Swords and Souls Adventure to jest gra, która, można powiedzieć, jest podobnie, ma podobną filozofię do gry Swords and Sandals, czyli miecze i sandały. Główna tematyka tej gry to jest walczenie na arenie. No i przy tym próbujemy się tam, mamy jakiegoś naszego wojownika, próbujemy się stać najlepszym wojownikiem. Mamy oczywiście naszego trenera. I to jest tyle z fabuły. A mechanika gry opiera się na, można powiedzieć, no, robieniu treningu w postaci, robieniu treningu melee, robieniu treningu na dystans, na obronę, na uniki i takie jakieś inne rzeczy. I to wszystko robimy za pośrednictwem klawiszy. Mamy różne takie inne sklepy, jakieś rozbudowywanie miasta i tak dalej, i tak dalej. Z tokiem rozgrywki będziemy to odkrywać. Moi drodzy, gra jest strasznie przyjemna, naprawdę. Jest jedną z moich ulubionych gier flashowych, z tych najdłuższych, nie dwuodcinkowych, bo troszeczkę sobie w tej grze posiedzimy. Myślę, że możemy kliknąć sobie play. Dzisiejszy odcinek będzie to troszeczkę krótszy, pokażę wam na razie wstępniaka do gry, później oczywiście kolejny film nagram, odcinek po odcinku, żeby się troszeczkę wczuć w grę. Dzisiaj, można powiedzieć, jestem w takim relaksacyjnym nastroju, ponieważ zapaliłem sobie lampkę, zrobiłem sobie kawkę, kawka waniliowa, tutaj mam, jakbym zgłodniał, serek Monte, polecam, ale my zaczynamy new game, nowa gra. Pierwsze co, to mamy do stworzenia naszą postać. Cwaniak też tą grę nagrywał, więc też możecie kojarzyć tą grę od niego. Ja akurat nie wiem, czy ja tej gry chyba od Cwaniaka nie widziałem, chyba sam ją poznałem. Ale to mniejsza o to. Stworzymy sobie jakąś postać. No ja się, jak widzicie, utożsamiam z takimi barwami cieplnymi, ale powiem wam sekret, moim ulubionym kolorem jest fioletowy, więc zrobimy sobie fioletowego wojownika. No ten fioletowy nie wygląda tak naprawdę jak fioletowy, przez to jak to jest tutaj dobrane. Tylko zobaczmy sobie jakie mamy włosy. Moimi, ja zawsze wybierałem sobie te włosy, bo te włosy mi się tak najbardziej podobały. Zrobimy sobie takie włosy. I zrobimy sobie takie, no nie wiem, jakieś takie, no może nie takie, może nie te ze skarą, może nie to. A zrobimy sobie zwykłe oczy, zobaczymy. I oczywiście enter name. To będzie Mikołajum, taki, można powiedzieć, ziomeczek, nie wiem, czy można go zmienić. O, i widzę, że jest taki inny fiolet. O, jest, dobra, to jest to, czego potrzebowałem. Troszeczkę sobie tutaj zmienimy. O, i to jest to, czego ja pragnąłem. Niech Mikołaju, no i zaczynamy. Witaj Mikołaju, jestem Sir Scarrow, czyli Pan Kukła. Walka na arenie uczyni cię bogatym, czy też sławnym, albo, no, zmarłym, martwym, o, tak to się chyba mówi. Pokażę ci, co musisz zrobić. Dokładnie. Mamy tutaj arenę, czyli miejsce, gdzie będzie nasza główna, można powiedzieć, linia fabularna się odgrywać. Tu mamy walki. Tak, jak widzicie, interfejs jest dosyć rozbudowany.
bo mamy tutaj jakieś skille, które będziemy odblokowywać. Mamy jakieś, kurde, waluty, jakieś potki. Pierwszego przeciwnika udało nam się pokonać, tutaj się level wbija. No ale drugiego przeciwnika niestety nie pokonamy, bo jesteśmy za słabi. Za słabi jesteśmy. Nie będę w większości rzeczy jakby tłumaczył, co on mówi, bo to są dosyć zbędne rzeczy, to jest tutorial. Tak, tutaj to jest mój jakby training room, tak w prostym tłumaczeniu. Możemy go ulepszać za pieniądze i to nie jest jedyne miejsce w grze, które będziemy mogli ulepszać. I kupujemy sobie właśnie te treningi. W tym wypadku pan Kukła uczy nas treningu siły. Musimy zbijać jabłka za pomocą strzałek myszy. Już widzę, że ta gra się lekko zacina. Dolną, prawą, górną. A lewą zbieramy... kurde! Nie mogę się patrzeć w obiektyw, kiedy ten trening robię. A górną zbieramy... W sensie tą prawą zbieramy... lewą, Boże! Lewą zbieramy gwiazdki, o, dokładnie. Więc nie mogę tu się patrzeć w obiektyw, bo... Raz, że ja mam problemy z rozkojarzeniem się, to jeszcze jak będę to robił, to jeszcze pogorszę swoją sytuację. Można skipnąć tutorial, ale my tego nie będziemy robić. Tak. Jestem już troszeczkę mocniejszy, aby zawalczyć na arenie, więc walczymy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiem, że oglądacie moje filmy do końca, więc chciałbym, żebyście mi napisali tutaj w komentarzu, czy wam się podoba taki... widzę, że przegraliśmy znowu, czyli dalej nie jesteśmy mocni. Musimy popracować nad defense, czyli obroną. No i wiem, że oglądacie moje filmy do końca. Dziękuję wam za to bardzo. Jednakże chciałbym was tutaj zapytać i też przekazać po prostu, żebyście napisali pod tym filmem, czy chcecie, żeby ta kamera była, czy zostawić ją, w sensie wyłączoną, tak jak to jest na większości filmach. Czy dla was to jest jakieś urozmaicenie, czy jednak lepiej by było, żeby ta kamera nie była. To od was zależy. Piszcie w komentarzach, jeżeli się żadne komentarze nie pojawią, no to kamera będzie dalej. Jeżeli oczywiście mi się to również spodoba. Ćwiczymy tutaj bloka. Pan Kukła kazał nam kupić bloka, więc będziemy ćwiczyć bloka. Bloka ćwiczy się za pośrednictwem myszy, więc można powiedzieć ulubione zajęcie dla mnie. Tak, nie przyjmujemy gwiazdek na tarczę, żeby je dostać. No, oczywiście nie jest konieczne, żeby te gwiazdki zbierać, to jest tylko bonus. W ogóle to ciekawa sprawa jest taka, że to jest chyba jedna... To jest pierwsza gra na kanale, która będzie miała dobrą jakość na filmie. Bo jest tak tutaj zrobiona, że będzie miała dobrą jakość. Chyba widzicie, nie jest ta jakość taka dupna, jak to było w Strike Force Kids albo w Jack Smithie. Boże, w Jack Smithie to była jakaś masakra ta jakość na filmach. Ale to tam trudno. Zdobyłeś level. Zobaczmy czego się nauczyłeś. Nauczyłem się skilla, podwójny slash, czyli taki podwójny atak, to jest skill, aktywny skill. Tak, i też za wbijanie leveli i za ćwiczenie dostajemy punkty, które też możemy również przeznaczać na te właśnie owe statystyki. Wybaczcie mi, jakbym się tak rozkojarzał, ale to jest mój pierwszy film z takim, można powiedzieć, gdzie będę się faktycznie na tej kamerze skupiał, a nie, że skupiam się tylko na grze. No i w sumie ja takie filmy zawsze robiłem, ale nigdy nie do końca na poważnie. Czas na zakupy. Odblokował nam się tutaj sklep. Tutaj możesz kupić swoją broń, tarczę albo armor. No i kupujemy sobie w tym wypadku nowe rzeczy. I teraz możemy właśnie wygrać tą pierwszą walkę. No, wszyscy padają na hita, łącznie tutaj z królem to jest komar chyba. No i udało nam się to wygrać. Battle won, dostaliśmy skrzynkę, czyli też podobnie jak w Jack Smithie, skrzynki na końcu. Congratulations, to było piękne. Ale nie do końca, bo... To wszystko. No, mój angielski, jak oglądacie większość moich filmów, wiecie, że mój angielski to jest kiepa, ja nawet nie będę tego tłumaczył. Tak, on powiedział, że samouczek został ukończony. Że to wszystko od niego. I tu odblokowaliśmy... O, tutaj jeszcze mamy do odebrania Free Golda. Ja sobie oczywiście to zrobię.
bo jestem pazerną świnią i z wielką chęcią wezmę na klatę darmowe pieniążki. Bo tak. Okej. Okay. Wszystko się zgadza. Odblokowało nam się muzeum. W muzeum możemy sobie kupić muzeum i będziemy dostawać na minutę pieniądze. Czyli coś można powiedzieć, czego brakowało mi Strike Force Kitty. Bo teraz można zostawić grę na noc. Jeżeli dobrze sobie bank ulepszymy, można zostawić grę na noc i następnego razu odbierzemy bardzo dużo pieniędzy. Bardzo fajna sprawa. Mamy też takiego grzybka, do którego możemy dawać te koniczyny całe, które zdobywamy na poziomach. One nam tam czasami wypadają z treningów, czasami nam wypadają z przeciwników, więc nawet spoko. Tutaj odbraliśmy z banku coś, ja tutaj tego oczywiście nie będę lepszał. Mamy galerię, czyli przeciwników, mamy po prostu bestiariusz. Tu jest to armory. W ogóle tutaj jest taka ciekawostka, ona jest związana z jednym sekretem w grze i zanim ktoś mi teraz napisze, że Mikołaj, tu jest takie coś, możesz kliknąć w to, ja to wiem, słuchajcie. Ja wiem, że ja znam tą ciekawostkę, wiem jak ją całą ukończyć, ale nie będziemy się na razie tym zajmować. Zrobimy sobie to później, myślę, że początkiem kolejnego filmu. Pójdziemy tutaj, też mamy trofea, które możemy zdobywać za jakieś sekrety, statuetki pokonanych bossów, naprawdę bardzo fajnie to wygląda. Pójdziemy sobie teraz do sklepu, kupimy sobie Range Attack, tutaj również możemy sobie podki pokupować. I moim zdaniem, jak macie opcję na początku gry kupienia potek, kupujcie je od razu, bo nie pożałujecie, naprawdę. Tak samo jest ze skillami. Nieważne są treningi, bo te skille później będą naprawdę dużo kosztować. I te, w sensie te potki i skille. Więc najlepiej, tak jak ja teraz, kupić je od razu wszystkie na początku. No mógł to być błąd dla was, ale dla mnie to myślę, że będzie solidne rozwiązanie. Tutaj możemy też sobie dom rozbudowywać. Oczywiście każde rozbudowywanie jest coraz droższe. Kupowanie tych elementów domu to jest oczywiście nasza kobieta. Kupowanie, o tu jest kolejny ten mały dzieciuch. Kupowanie tego domu zwiększa nam ilość tam, no procent expa, jaki zdobywamy i pieniędzy. Więc naprawdę bardzo fajnie. Muzeum już byliśmy, tu mamy pieniążek. Tylko jeden niestety. U bohatera też nic nie mamy. Tu mamy talenty, to są skille pasywne, które będą przypisane jakby do nas. To są skille aktywne, czyli takie, które będziemy mogli aktywować, to też będziemy mogli ulepszyć, oczywiście będziemy musieli trenować. W sklepie już nic nie ma, więc możemy iść. A, tutaj z tego co pamiętam był jeden sekret. Można było klikać w dach. I spadł nam tutaj postać, główny bohater z gry Roach Soul. Która jest o, dobrze się składa, bo to jest następna część. No tej gry, nie? Tylko, że tam wiadomo inna mechanika jest, ale jakby fabuła się kontynuuje. O, tutaj też mamy sekret. Taki ziomeczek się tu wysuwa. Cygan, można powiedzieć. Roach Soul oczywiście też będę ogrywał na kanale. Ale dopiero po skończeniu Swords and Souls. Domek też może lepiej zrobimy mu jakiś dach. No i dobra, idziemy na arenę. Jezu, nie to. Nie to chciałem. Idziemy na arenę. Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. No niestety nie będziemy jacyś super mocni. No wiecie, skille są, na razie ich nie będę używał, skille sobie zostawię na czarną godzinę. O, proszę bardzo, tutaj mamy ten podwójny cios, unik zrobił, okej. Okay. Kawki się napiję, już widzę kątem oka, że przegraliśmy. Ta kawka jest w ogóle dobrze wymieszana. Pyszna, waniliowa kawka Nescafe, polecam wszystkim. Jaka dobra. Dobra. Możemy... Aha, tam w ogóle była mapa jakaś. Nie. Co tam było? Aha, tutaj. Dobra. No i cóż. Wiadomo, co trzeba zrobić. Musimy iść na trening. I moi drodzy, też taka uwaga. Będę robił tak samo, jak robiłem to Strike Force Kitty. Tylko, że tam wiadomo, na inny sposób to robiłem. To tutaj będę robił dużo też treningów poza odcinkiem, żeby nie było, że na odcinku będę to poświęcał. Bo to też jest, można powiedzieć, monotonne. A jeżeli ja mam więcej czasu na normalne granie, kiedy nie mogę nagrywać i mam mniej czasu na samo nagrywanie, to wiadomo, że tak jak na przykład gram poza odcinkami w Minecraftie, tutaj będę sobie trenował.
No tutaj akurat w serach Quartz Kitty 2 to nie jest na szczęście już konieczne, żeby to robić, a tutaj akurat im więcej trenujemy, tak naprawdę kiedyś, naprawdę, jak byłem młody, siedziałem przy laptopie tyle, że wytrenowałem się na tyle, że gdzie przeciętny gracz zadawał 40 tysięcy obrażeń w finale, ja zadawałem 700 tysięcy, więc nie będę komentował. Ćwiczymy sobie siłę. Jestem ciekaw, czy te lagi zależą od jakości, czy to są w ogóle lagi, czy mi się tutaj coś nie przewidziało. Wiecie, ja tak naprawdę nie zwracam uwagi na subskrypcje i na lajki, nie żebram o to, nie lubię czegoś takiego robić na tym kanale. Ale jak tam komentarz napiszecie, to lubię sobie to poczytać i dziękuję wszystkim za komentarze. Pytania, propozycje, ja na wszystko odpisuję, serduszka przypinam. Wszystko w komentarzach. No i również... zagadałem się. No i również zapraszam na mojego Discorda, link jest w opisie, tam jest was już dużo. Czasami Discord, głównie Discord, nie tyle co znajdziecie tam archiwum i wiadomo powiadomienia, coś co jest na każdym Discordzie, to jeszcze macie wielką szansę, że jak coś do mnie napiszecie na głównym kanale, to ja wam od razu odpiszę, zamiast pisać w komentarzach. Nie jest to oczywiście przekupstwo, że macie tu od razu dołączyć na mojego Discorda, ale... No ale wiecie, jak mnie coś zapytacie na Discordzie, to szybciej wam odpiszę, niż mielibyście cały dzień czekać, aż wam odpiszę w komentarzu na YouTubie. Fuck. Aj. Aj, to jest to. A i w ogóle w lewym górnym rogu mamy misję, czyli w tym wypadku musimy robić perfect combo, czyli musimy, te gwiazdki nazywają się perfekty, więc musimy zrobić perfect combo po prostu tych gwiazdek. Okej, udało się, plus 12 dostaliśmy. I musimy 3 razy zaraz podbić statystyki, czyli no im więcej się wiadomo tutaj trenuje, tym lepiej z tym jest. Ajajaj, fuck. Tak śmiesznie te jabłka wypluwa. Brzyga o nimi. Ale mi siadło, widzieliście to? Aż się nie odzywałem, bo szkoda byłoby gadać, przerywać takie świetne staty. Dobra, robimy misję dalej. Te misje również, że się ukończą, one nie są nieskończone. Okej, perfect combo teraz musimy zrobić. Musimy, wiadomo, czekać na gwiazdki. Tak naprawdę moja kamera nie zasłania w ogóle żadnych opcji, bo tutaj są tylko opcje ustawień. Jakiegoś ściszenia dźwięku, zmniejszenia jakości, więc tak naprawdę dobrze się ta kamera ustawiła. W ogóle ta gra też ma drugą część swoją, tak samo jak Strike Force Kitty, ma swoją w 2019 roku akurat wyszła. Jezu, fuck, ty, udało mi się, nie udało mi się, zwaliłem.
Wyszła w 2019 roku, czy 20? Nie, 19 wyszła. Druga wersja Strikeforce Kit. Boże, Swords and Souls. Swords and Souls Never Seen. I ona jest na Steamie, jest płatna. Co mnie ciekawi, że ja do tej pory jej nie kupiłem. Grałem w nią oczywiście na Kraku dawno temu. Tak, skrakowałem girl, skrakowałem. No skrakowałem, no kto nie krakuje gier, można powiedzieć, 2D. Ale no kiedyś ją skrakowałem, grałem sobie, udało mi się ukończyć. I do tej pory jej nie kupiłem na Steamie, przecież ona nie kosztuje ani za dużo. Tak samo mam z Wallpaper Engine, też go miałem kupić, ale stwierdziłem, że go nie kupię. No i chyba za niedługo przyjdzie taki czas, gdzie Swords and Souls Never Seen kupię. No i tak naprawdę Swords and Souls Never Seen opiera się na tej samej zasadzie. Można powiedzieć też, że to jest taki remaster. Ale dodali tam dużo ciekawych mechanik. To oczywiście nie oznacza, że jest mniej treningów, bo tam treningów to też jest bardzo dużo. I siedzenia, grindowania. Ajajaj. Jeszcze, wydaje mi się, że jest 13 misji, z tego co pamiętam. Więc jeszcze 4 perfekty. Bo jest więcej misji, kurna. No, chyba w tej grze są nieskończone misje. Chyba w Never Seen dopiero było, choć nie wiem. Mogę się mylić, ale cóż, ćwiczymy dalej. Ajajaj. Wybaczcie mi, że ja nic nie mówię, ale skupiam się po prostu na tym. Może tu jest 20 misji tylko.
No nie, ile te misje będą trwać? Kurna, wychodzimy z tej walki. Jezu, 11 leveli wybiłem, kurna. Tak to się robi. No. Dobra, na bloka dzisiaj nie zdążymy, ale możemy wejść na arenę, zrobić chociaż tą drugą walkę. Tak, dostaliśmy shield, bash. Talenty tutaj. Dobra, myślę, że sobie pójdziemy w tego stana, myślę. No i tutaj dwa punkty w to i to. 3024 punkty jedziemy na maksa w damage, kurna. Kurde, nieźle. Nieźle, nieźle. Dobra, co byśmy tutaj mogli pójść? Zwiększa stana, często nie. O, w to sobie na pewno pójdziemy. O, tak, tak sobie rozporządzimy te punkty. Mamy też klowerki. Mamy expa. Jest hajs, zajebiście. Pójdźmy do... A, więc jeszcze możemy tutaj rozbudować to. Dokładnie. Cóż, moi drodzy, no to co, rozegramy sobie jeszcze drugą walkę na arenie, żeby pokazać nasze zdolności. Mamy tego stana. Ale widzicie, zadajemy... Oni mają po 60 obrażeń, a tyle spędzimy w tym treningu, że zadaje, no wiadomo, widać ile. Dostałem ciul pieniędzy. Idziemy jeszcze raz zobaczyć, jak to będzie. Okej. Okay. Pada na hita. Pada na hita. Pada na hita. Padł na hita. No nieźle. No i tak to się właśnie. Jeżeli się dużo czasu na trenowanie poświęca, no to... O Jezu, ktoś do mnie na Messengerze dzwoni. Wybaczcie. Okej, okay, już jestem z powrotem. No to też, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu sobie zakończymy ten pierwszy film z Swords and Souls. Ja ten film wrzucę wam dzisiaj, jest godzina, jest, no dzisiaj wrzucę wam, kiedy to nagrywam, czyli w czwartek, godzina, nagrywam do 19:40, więc to wam wrzucę gdzieś tam po 20:00, nie wiem, zobaczymy, jak to się szybko wrzuci. A tymczasem ja się, moi drodzy, z wami żegnam, piszcie komentarze, czy chcecie, żeby ta kamera została, czy ją usunąć. Czy dla was coś wnosi do filmu jednak? No i nie wiem, możecie pisać komentarze tak naprawdę o wszystkim. Ja odpiszę na komentarze wszystkie. No i zapraszam do mojego Discorda, link w opisie.